Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse, witam was na moim i samca Alfa kanale we wtorkowym speedbuildzie. Słuchajcie, mieliśmy mega wielką aktualizację kolorów, różnych rzeczy i tak dalej w Simsach, łącznie z błędami, ale o tym za chwilę. To już pewnie wiecie, bo jakby nie patrzeć, internet o tym huczy, a przynajmniej półświatek simowy. I dlatego też dalej zabudowywujemy Newcrest. Jakbyście nie pamiętali, albo ci, którzy są tutaj pierwszy raz, zabudowywujemy Newcrest już od jakiegoś czasu. Jest to taki mały challenge, polegający na tym, że po prostu robię speedbuildy ze wszystkich budowli, które powstają w Newcrest. Kto by pomyślał, nie? Newcrest, zabudowanie Newcrest i Newcrest. No cóż, jakoś tak, słuchajcie, wyszło. No i wam powiem tak. Jeżeli chodzi o aktualizację, to jestem na całkiem duże tak, naprawdę na całkiem duże tak, ponieważ dodatkowe kolory, niektóre elementy czułam, że są potrzebne, niektóre się nie spodziewałam, jak choćby dużą ilość różowych odpowiedników w elementach budowy, jak choćby oknach. Nie robiłam tutaj w tym przypadku różowego uroczego domku, jeszcze nie, ale zrobię, tak, jest taki plan, słuchajcie. Tylko poszłam bardziej w kolory, które dostaliśmy w słynnej kanapie z podstawki, którą odblokować można bodajże w jakiejś karierze. Ona dotychczas miała tylko 3 swatche, switche, czy jak to tam się mówi, w 3 odmiany kolorystyczne, a teraz dostała ich multum. Tak samo fotel, który pasuje do tej kanapy. Jestem tym zachwycona. Poza tym segregatory dostały kolory. Dostały kolory również książki, takie w stercie. Dostał kolory notes, który bardzo często gdzieś tam stawiam na jakimś biureczku czy coś, żeby po prostu był ten tak zwany cluttering, żeby wyglądało to wszystko bardziej żywo, żeby coś się działo. No i jestem na tak. No poza tym oczywiście dostaliśmy mniejsze bądź większe odmiany barów, bo dotychczas były albo jakieś takie mega duże, a nie było dwójeczek, albo coś tam się za nimi działo. W każdym razie wreszcie mamy więcej tego wszystkiego. Chyba baru nie użyłam w tej budowli, bo jakoś tak mi się nie mieścił, jakoś nie pasował czy coś. Coś było nie tak. W każdym razie jestem na tak. Słuchajcie, każda darmowa aktualizacja od EA jest na wagę złota. Serio. Jak najbardziej. W każdym razie też ponoć naprawili błędy choćby związane z... tak, ze ślubami. I ponoć jakieś doszły też nowe interakcje, czy coś w tym stylu. W każdym razie, jak to tak naprawdę wygląda, działa itd. itp., no to wszystko zawsze wychodzi w grze. No nie oszukujmy się, tak jest. No w każdym razie ta nowa interakcja łuku weselnego ponoć pozwala ustawić, ustalić, którzy simowie mają usiąść po konkretnej stronie alejki. No ciekawe, naprawdę ciekawe. Można ponoć też wybrać simów, którzy mają zachować się w pożądany sposób, klikając łuk weselny, a następnie wykonując aktywności związane ze ślubem. Czyli tak mamy większy kontroling na ślubie. No spoko, jakieś tam mają być interakcje związane z muzyką i że też jest to na łuku weselnym, ale powiem wam, żeby to po prostu działało. I to ja już będę naprawdę zachwycona. Doszłam do tego momentu z Simsami 4, że jestem zachwycona, jak po prostu działają. Wiem, że też wychodzi konkurencja, tak? Jak najbardziej konkurencja dla Simów. Insomnia i nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, słuchajcie, nazwy. A moje jakieś takie wewnętrzne teraz coś, nakręcenie się na gadanie powoduje, że raczej nie sprawdzę, bo bym się zdekoncentrowała i mogła wam, nie wiem, gadać o moich kotach, abyście tego pewnie nie chcieli. W każdym razie, tak, wychodzi konkurencja dla Simów, bo nie oszukujmy się, Live by You zostało zawieszone, usunięte, ciężko powiedzieć, co się będzie działo z Live by You, bo różnie może być. Chociaż Paradox jest firmą, która raczej jak już coś powie, to tak zrobi, więc trochę tak smuteczek. Paralives chyba. To też tak nie wiadomo, cisza i weterze. W każdym razie zobaczymy, co to będzie. Czy konkurencja... No cóż, oglądałam. Trochę grafa mi nie pasuje, ale wiecie, jestem przyzwyczajona do Simów, że one są takie troszeczkę kreskówkowe, takie trochę komiksowe, a tam jest bardzo ta grafa realistyczna i poważna. Na propsie pewnie będzie to dla fanów wszelkich CC Alfy. Nie mówię, że jest brzydka, tylko nie jestem po prostu do niej przyzwyczajona. Czy dam szansę? No pewnie, że dam szansę. No oczywiście, że dam szansę, ale to jakby więcej o tym pogadam, jak zyskam trochę życiowego czasu, ale o tym to za chwilę.
każdym razie też padło takie pytanie, albo raczej co myślimy z samcem na temat tego, co może się okazać bądź nie w nowym dodatku, wiecie, o życiu i śmierci. Mega poważny temat, serio mega poważny. Czy zrobią nam stypy? Kto wie, to są w sumie Simsy. Nie obraziłabym się za taki mniej ugłaskany look, bo nie oszukujmy się, Simsy dwójka czy jedynka, no się mniej z nami, no cóż, bawili. Było tam więcej podtekstów, jak choćby możliwość tańczenia w klatce albo niespodzianka z tortu. No było więcej takich niegrzecznych rzeczy, w każdym razie nie oszukujmy się. To było lata temu, czasy się zmieniają, ewoluują, my się też zmieniamy. I to, że na przykład kiedyś ultra wielce fajną zabawą było ganianie kogoś na podwórku z kupą na patyku, nadal chętnie bym to zrobiła. Nadal mam kilka osób, których chętnie bym tak pogoniła kupą na patyku. Ale słuchajcie, no powiedzmy, że już nie wypada macica na starość. Dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi, brewki, brewki. Więc powiedzmy sobie szczerze, pewne rzeczy jakby zmieniają się. No i tyle, nie? Jeszcze parę lat temu, no albo naście, ale w każdym razie, no, jeżeli ktoś miał telefon komórkowy, to był wielki szpan. A teraz nieposiadanie komórkowego telefonu jest takie wow, ale ty jesteś normalnie hipsterski. Nawet nie wiem, czy jeszcze używa się słowa hipsterski. Serio. Nie mam zielonego pojęcia. I chyba nawet tego nie sprawdzę, bo pewnie jak skończę nagrywać, o tym zapomnę. Ale że samiec słucha, to pewnie to on sprawdzi. W każdym razie tak może być. Wracając do życia i śmierci w przypadku Simsów i dodatku. Czy dodadzą stypy? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że może dodadzą większe, bardziej rozbudują rasę duchów. Fajnie by było. Możliwe, że nawet będzie można się wcielić w kosiarza i mieć taką pracę. Też by to było ekstra. W czym, powiem wam, zważywszy, że jednym z motywów były karty. Karty do gry, karty tarota. No, możliwe, możliwe. Słuchajcie, brewki, brewki, wróżki. Kto wie, magię jako taką mamy. Bo mamy, nie oszukujmy się. Do wróżenia, bardziej takiego przywoływania różnych rzeczy spirytystyczne były też akcesoria bodajże. To były zjawiska paranormalne. Nadal jedna z fajniejszych kanap, która tam się znajduje. I ogólnie fajne akcesoria budowlane i rozgrywkowo w sumie też. Mieliśmy już tego typu rzeczy, więc kto wie, może rzeczywiście te wróżki, które pojawiły się w trójce, które jednocześnie bardzo dzieliły fanów, ale i, no nie oszukujmy się, niektórzy je też uwielbiali. Były lekko psotne, były takie zaczepne, były artystyczne. Może tutaj będą miały taki właśnie lekko zabarwienie, może trochę tak bardziej w stronę Piotrusia Pana, dzwoneczka, te sprawy. Zobaczymy, zobaczymy, a może, słuchajcie, pójdziemy bardziej w Meksyk. Jakby nie patrzeć, śmierć i życie, Meksyk. No, słuchajcie, to są te klimaty. To są te klimaty, choćby ci, co oglądali Coco, wiedzą, o co chodzi. No, bo to nie jest, że Coco, Coco, Eurospoko, nie? Pozdrawiam starszą gwardię. Tylko po prostu taki bardzo piękna bajka, gdzie było związane właśnie z tym świętem. No i Meksykańczycy, ta kultura, inaczej do tego podchodzi. Inaczej też Brazylia do tego podchodzi, bo to chyba nawet się działo w Brazylii. Powiem wam, nie mam zielonego teraz pojęcia, więc wychodzę całkowicie na ignorantkę geograficzną, ale taka jest prawda. Jeżeli mnie ktoś się pyta, gdzie jest morze, to mówię na górze mapy, więc hello. W każdym razie tak, a góry są na dole, tak, są na dole, pamiętam. Pamiętam i trochę tak na bokach. W każdym razie wracając, więc tamte bardziej Ameryka Południowa, powiedzmy ta trochę środkowa, południowa, te sprawy tam niżej mapy, no to nie oszukujmy się, oni mają takie, a nie inne podejście. Mamy elementy nawet w podstawce, które mają taki, nie powiem egzotyk, chociaż dla nas to jest egzotyka, nie oszukujmy się. My to mamy swojego schabowego, a jak ktoś zrobi chili con carne, to jest takie, ło, panie. No dobra, może już nie, ale jeszcze parę lat możliwe, że tak było. W każdym razie jest to inna kultura, dla nas bardziej egzotyczna, w czym dla nich na pewno nasz schabowy jest bardziej egzotyczny. I no, może w tym kierunku pójdą. Chociaż to też, wiecie, For Rent miało też takie lekko w tamtym kierunku, albo bardziej można nawet, ciężko to powiedzieć, nie oszukujmy się, to są Simsy, one mają własną geografię, własną tam kulturę. Mieliśmy potraw tego typu pełno związanych właśnie z tymi, że tak powiem, rejonami. Mieliśmy też dużo różnych tam ubrań, nie ubrań, no mamy tego sporo. I na teraz pytanie, czy ruszą taki temat? Możliwe. Czym tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia.
To jest wszystko możliwe. A nie oszukujmy się, w dzisiejszym życiu pewna jest tylko śmierć i podatki. Więc tak, tak to wygląda. Śmierć i podatki. Coś na ten temat wiem, bo jak obserwujecie kanał, zapewne wiecie, że jak i ja, taki teraz już samiec alfa, jesteśmy na jednoosobowej działalności gospodarczej i mamy taką przyjemność, czy też brak tej przyjemności, płacić te podatki. Chociaż powiem wam, każdy tak naprawdę płaci podatki. No, naprawdę każdy. Tylko inni to bardziej czują, inni trochę mniej i tyle. I inni to widzą bardziej, mają to naocznie, jeszcze inni dostają po prostu daną sumę na konto i jakby się tym nie przejmują, bo ktoś inny za nich to robi. Ale tak naprawdę podatki są wszechobecne. Ale poważny temat ruszyłam, no powiem wam, że po prostu genialnie. Brawo ja, nie? Friendly kanał, gdzie ma być pozytywnie, poza rozmowami o toksyku, ale to też wam, jeżeli zdążę, to jest w ogóle hicior. A poruszam temat podatków. No. Pięknie. Po prostu super ja. Zrobię sobie order ziemniaka i buraka. Bo burak, bo ładny kolor ma po prostu. W każdym razie zaczęłam o toksyku i toksyk się na mnie w pewnym momencie obraził. Już nawet nie pamiętam, czy wam o tym opowiadałam. To był najpiękniejszy weekend mojego życia. Nadrobiłam tak dużo rzeczy zawodowych i różnych tego typu. I nawet wróciłam do czytania książki, słuchajcie, którą męczę już od jakiegoś czasu. I co? I wrócił. Jak bumerang. I wiecie, co zrobiłam? Pozwoliłam na ten powrót. Głupia ja. Po prostu głupia, głupia, głupia. I autentycznie powinnam zacząć chodzić z koszulą w zębach. Bo nie da się tego inaczej ująć. Oczywiście teraz jest całe zaplecze pretensji związanych z tym, że mój toksyk odczuwa moją jakąś tam niechęć, że już nie jest tak samo. A przecież tak bardzo toksyk mi kibicuje i wszystko, co osiągnęłam, zawdzięczam oczywiście mojemu toksykowi, bo nie mogłoby być inaczej. I powiem wam, że jak wam teraz o tym opowiadam, i to jest trochę takie dla mnie terapeutyczne, to matko, jaką ja jestem kretynką. Serio. Nie wiem, kto ma mi jeszcze powiedzieć, czy jak to ten mój samiec sam powiedział, że chyba musi jakaś mistyczna siła zejść z góry mi to powiedzieć. Jeżeli zejdzie mistyczna siła z góry i mi coś takiego powie, to pójdę do psychiatry i zmienię leki. W każdym razie, że chyba mistyczna siła musi mi powiedzieć, żebym po prostu coś z tym zrobiła. Bo wiecie, zaplecze finansowe, jest to klient i tak dalej, nie jest argumentem na cały czas. Nie jest. I tutaj, słuchajcie, mam apel do was. Nie słuchajcie. Nie szukajcie głupich argumentów na utrzymywanie kontaktów, które was niszczą. Bo ja to teraz robię. I przystakuję, posypuję głowę popiołem, świeżo umyte włosy, ale posypuję tak bardzo intensywnie, że to robię. Szukam jakichś głupich, ale to głupich argumentów na utrzymywanie kontaktu z osobą, która, powiem wam szczerze, miażdży mnie. Autentycznie. Nie spotkałam, i tu wcale nie przesadzam, nie podkoloryzowuję i tak dalej, kogokolwiek w moim życiu tak toksycznego jak ta osoba, która tak manipuluje, robi co chce i kręci światem dookoła jak chce. Słuchajcie, ostatnio usłyszałam po prostu hiciorowy tekst, bo też jeżeli obserwujecie kanał, ja się od jakiegoś czasu już tego nie wstydzę. Chodzę regularnie do psychiatry, chodzę regularnie do kosmetyczki umysłu, czyli do psychologa. Mam stwierdzoną depresję, rzućmy kamieniem, trafimy w osobę, która ma depresję, nie oszukujmy się. Poza tym, że takie czasy, to też nie jest to już tabu. Kiedyś nie mówiło się o depresji, bo najczęściej po prostu tłumaczyło się, że ktoś umarł, bo tak wyszło, rodzina o tym po prostu nie mówiła, albo nie oszukujmy się, nadużywanie soków było czymś powszechnym, czy innych nektarów. I o tym po prostu się nie mówiło. Teraz jest mniejsze tabu, za co ja się mega cieszę, że żyję w takich czasach, i można o tym mówić otwarcie. Posiadanie depresji nie jest wstydem. Co mój toksyk próbuje mi pokazać, że jest inaczej? Że to jest wstydliwy temat, bo jakby mój toksyk słuchał tego, co o mnie ludzie mówią, to już by dawno się ze mną nie kontaktował. Bo mam depresję. Bo się leczę psychiatrycznie. No, fantastycznie, nie? Biorę po prostu leki. No i powiem wam, ostatnio tak sobie analizowałam, bo wiecie, jak się robi dwójkę i ma się chwilę do analizy, to stwierdziłam, że w sumie to ja jestem silna, umiejąc przyznać się do problemu, idąc o tą pomoc i nie marnując czasu w tym momencie na to, że patrzcie, jakim jestem siłaczem, nie, bo nie idę i nie proszę kogoś o pomoc, tylko wiecie, znajduję rozwiązanie. Po to
psychiatra uczył się x lat, po to psycholog uczył się x lat, żeby pomóc. Jak już powiedziałam, nie bez powodu nazwałam to kosmetyczką umysłu. Bo wiecie, idzie się do psychologa i można powiedzieć wszystko. A wiecie, co jest fantastyczne? Ten psycholog nie wyciągnie tego przy niedzielnym rosołku. To jest po prostu cudo. Fakt. Jeżeli się nie ma na NFZ, to się to za to płaci. Ale czy za kosmetyczkę się nie płaci? Kosmetyczce, nie oszukujmy się, jak się idzie na stylizację paznokci, rzęs, brwi i innych tam elementów ciała, włosów i tak dalej, to też bardzo często ta biedna kobieta wie o wszystkim. O zusce spod trójki, która denerwuje. O monitoringu sąsiedzkim. Pozdrawiam mój monitoring sąsiedzki, który raczej tego nie słucha. I w ogóle, i o tej larwie, która normalnie coś tam zrobiła bąbelkowi w przedszkolu. No. Bo jakaś tam Hania zrobiła ładniejszą wyklejankę według niej i się kobiety na grupie jakieś tam pokłóciły, bo jakieś tam ciastka okazało się, że miały mąkę pszenną, a nie wiem, Brajanek jest uczulony na mąkę pszenną i tak dalej, i tak dalej. No i to wiecie, wszystkie kosmetyczki o tym słuchają, a potem idą do kosmetyczki umysłu, bo nie oszukujmy się. No ale wiecie, o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że się człowiek może wygadać obcej osobie, która spojrzy często z takiej... Z takiej perspektywy totalnie nie obejmującej. No, bo nie obejmuje tego. I o to, słuchajcie, chodzi. Po to są psycholodzy, po to są psychiatrzy. Fakt, psychiatra to taki troszeczkę level wyżej kalibru, no bo on bardzo często już zapisuje happy pillsy, które niekoniecznie są złe. Bo słuchajcie, można iść do psychiatry, bo choćby ma się ciężkie problemy ze snem, ma się koszmary. To nie jest tylko dlatego, bo nie wiem, bo ściana się dziwnie krzywo patrzy i przemawia do nas. Nie, to już jest trochę też inny poziom. Po prostu nieradzenie sobie ze swoimi emocjami, czy nieakceptowanie swojego ciała, czy choćby to, że miało się jakąś traumę, którą się nie przepracowało w dzieciństwie, cokolwiek. Pójście do takiej osoby może spowodować, że nagle będzie trochę łatwiej. Czemu to mówię? Bo już kiedyś też to wspomniałam. Ja sobie postanowiłam, że jeżeli trzem osobom na tym kanale pomogę, to tak długo będę prowadziła ten kanał, jak długo będę pomagała tym trzem osobom na tym kanale. No, więc słuchajcie, i tak zmierzamy, słuchajcie, ku końcowi. Bardzo Was dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Tak na szybko, domek jest po prostu parterowy, przeznaczony dla dużej rodziny z dziećmi. Tak, z dwójką sióstr bliźniaczek i nastolatkiem muzycznie, artystycznie zbuntowanym. Tak, i jak najbardziej można tam poprzerabiać jeszcze inne pomieszczenia, żeby były dodatkowe sypialnie. Więc oczywiście to będzie dostępne w galerii, jak nie zapomnę wstawić. Powiedziałam to już tak na przyspieszonym, no ale słuchajcie, zbliża się to ku końcowi, się po prostu, jak to wszystko powiedziałam, to no cóż, no chyba będę musiała w końcu zerwać kontakt z moim toksykiem i to tak dość brutalnie, po prostu blokując go. Bo. No, więc tak to wygląda. W każdym razie, słuchajcie, trzymajcie mi się, naprawdę mi się trzymajcie. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, nie bójcie się kogoś o to poprosić. To nie jest wasza słabość, to jest wasza siła. Bo wtedy możecie sobie spojrzeć w lustro pod tytułem zadbałem, zadbałam, zadbałą. Zadbaliśmy o siebie. A to już jest bardzo dużo. Trzymajcie mi się. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu i tak dalej, to już jest nieważne tak naprawdę. Dbajcie o siebie. No i fantastycznego tygodnia Wam życzę. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.